Zapomniałem, że nie jestem już jaraczem, baj, gryby, substancja wiodąca, 1PLSD. Na ten trip czekaliśmy z P już jakiś czas, w końcu ostatni wspólny był jakiś kilka miesięcy temu, a przez ten czas tylko koks i kryształ w nos i alkohol. Dzień wcześniej testowałem nowy dysocjat, MX i PR, który najwidoczniej miał wpływ na działanie kwasa. Miałem przygotowany już jeden bloter, zamówiłem dwa kolejne i pozytywnie się nastawiłem. Narzeczona wyjechała do mamy, więc mieliśmy dom dla siebie. Około 15 wróciliśmy po 1¼ blotera, odpaliliśmy The Big Lebowski i ułożyliśmy się wygodnie na kanapie. Przyzwyczaiłem się do szybkiego wejścia 1CP LSD, kiedy dude oskarża Lebowskiego o kradzież pieniędzy na okup, ja ze zniecierpliwieniem spoglądam na zegarek. Co to kówka tak długo, mości panie? Film powoli dobiega końca, a ja nie czuję nic. What the fuck? Przypominam sobie raporty z Reddita mówiące o długim, nawet dwugodzinnym wejściu, więc rozkładam się wygodniej i czekam. No i coś zaczyna śmierać, ale to już 2 godziny minęły. P mówi, że on ma już grubo. Trip dywan kupiony specjalnie na takie okazje, wije mu się i mieni, a mi ledwo gdzieś na obrzeżach pola widzenia coś zafaluje. Tak być nie może. Idę do lodówki, biorę pozostałe pół i ładuję pod język. Oglądamy teraz jedną bardzo kwaśną bajkę pod tytułem Kto zje zielone jajka sadzone? Pan i Sam znowu przypadkiem na siebie wpadają i z biegiem okoliczności jadą obaj do Mipowa. A te ipki, co mają smutne jabłki, nóż panie. Kukurafa i pan kozioł, to je to. Teraz czuję wyraźniej działanie kwaska, ale jednak to dalej nie to. Minęły jakieś 3, może 4 godziny od pierwszej dawki i jestem coraz bardziej niezadowolony. Prawie 200 mikro poszło i taka lipa, tyle czekania i co? Ha, eureka! Otwieram szafkę i wyciągam zielonego Twittera. Jeszcze 1,5 mi zostało. Kruszę połówkę, zwitka w nos i sru. I oglądam te jajka. Wizualnie dzieje się tyle co nic, chociaż muszę przyznać, że dywan jakby lekko zafalował. Yeah baby, to je to. Tylko nagle okazuje się, że ta bajka jest taka śmieszna, że jedyne co mogę robić to krzyczeć, rżeć, rzędzić i płakać. No co? Pyta kumpel troszeczkę zaskoczony, bo ja jeszcze przed chwilą byłem bardzo niezadowolony. Iha, ha 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 ha, odpowiadam, niezmieszany, bijąc się po kolanach. Uczucie nieukiełznanej radości pojawia się znikąd, gdzieś w okolicach piersi i rośnie wypełniając mnie całego, zasłaniając świat, zasłaniając rzeczywistość. Przypomina mi się ten biedny głupek z NG, pan szaman, i jego taniec z motylami, to jak się tym podniecał i wychwalał, że niby to jakieś magiczne taram-tam-tam-tam, a nie wiedział, że motyle lubią po prostu nasz pot, jak się człowiek spoci i nie rusza, to się zlatują. Następnie też chwila refleksji, zadumy, bo czy sam nie byłem w tym samym miejscu? Z rozpuszczoną umiejętnością myślenia przyczynowo-skutkowego na rzecz myślenia życzeniowego? Czy nie byłem takim samym radosnym głupkiem przekonanym o swojej mądrości? Co ty się tak śmiejesz? Ua! Kolega, widzę, też chce, chociaż dopiero mówił, że te 125 mikrogramów to może nawet za dużo wizualnie. Cyk, myk, tabletka pokruszona, zwitka w nos włożona, wziu. Siedzimy teraz w ogródku. Okazuje się, że przez upał wyszło od zarąbania mrówek, czyli dużo. I to wielkich, bardzo wielkich. Jedna ma złamaną dupę, naderwany odwłok, czyli i te mrówki, czego teraz jestem pewien, robią nam wizuale. A na bloterach to niechybnie kwas mrówkowy był. Łażą po płytkach, noszą coś, gdzieś wchodzą, zmieniają kolory i kształty. Ach, no i te płytki, co zwykle są szare i nudne, to teraz najciekawsza rzecz na świecie. Przepana, one się ruszają i te mrówki, co po nich chodzą, razem tworzą wielobarwną tkaninę. Zdawać by się mogło miękką bardzo, która faluje, mieni się, skrzy. I te mrówki, no mówię panu, one tam chodziły, chociaż teraz nie mam pewności, czy to było całe stado, czy może jedna powielona na każdej płytce. Bo jednak podejrzanie podobne, wręcz identyczne ruchy miały. Mrówkowanie synchroniczne? Patrzę więc w górę i oczom nie wierzę. Chmury. I to jakie? Najprawdziwsze. P chowa się do domu, bo trochę za dużo, więc ja kicam do wewnątrz w rytm fraktali na drzwiach i firankach. To jeszcze kawałek tego tapsa, bo śmieszne to jest, no nie? Co nie? Kufa i melon w lodówce się znalazł. Pach go na pół i wpierdzielamy, a ten jak siorbnął. Znowu wsiadam na karuzelę śmiechu i nie mogę się zatrzymać. Przytomność odzyskuję na podłodze. Wsiadzie z krzyżnym. Medytując nad melonem, a dobry, dobry, a jaki on jest soczysty, a jaki pomarańczowy i słodki, o je, ty, masz coś, żeby zatrzymać? Co?
No, za dużo chyba mam trochę. Wyciągam więc skrzynkę cukierków od wszelakich magików i rzucam na kanapę kwet japiny. Po tym to tylko do spania, smutas specjał. Myśli, zastanawia się, podejmuje decyzję. No to może nie, hehe. Jednak po pewnym czasie obserwowania dochodzę do wniosku, że nie jest spoko. Oferuję mu etizolam. Sztuk 1, miligram również 1. Mówię, że go rozluźni, ogarnie trochę wizuale i jeszcze się pośmiejemy. Pyk zarzucił. No to i ja dla towarzysza, żebyśmy w tym samym miejscu byli, co nie? Wszedł ten Eti, jak to Eti, niezauważalnie, jednak wyczuwalnie. Wpadam na pomysł zajarania jointa, tylko zapominam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie jestem już jaraczem. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz jarałem. A co za tym idzie? Marihuana muci mnie jak porąbana. No ale to mały joint przecież. Buchamy sobie radośnie w ogródku, wbijamy do środka i oglądamy. Relaksik. Ale co to? Czemu mi się tak ciężko oddycha? Czemu mi tak słabo i w głowie się kręci? Zrywam się na nogi, bo czuję, że za chwilę stracę przytomność. O co biega? Od zera do setki minęło kilka sekund, ledwo kojarzę, gdzie jestem. Zawroty głowy, ciężki oddech i ciało i taki miękki jakiś. Ty, co mi jest? Co? Co mi jest? Łapię się za serce, które napierdziela. Padam na kolana i modlę się sam do siebie oczywiście, żebym nie padł. Szybka kweta. Smuta specjał dla tego pana. Koniec imprezy na dziś. Ty, co ci jest? Nie wiem, słabo mi, przygniata mnie wszystko. Obydwaj wiemy, że to pełnoprawny bad trip. No wkrętka przecież. Wdech, wydech. Wjeżdża paranajama, skurczybyku, strzeż się. Powoli i to jak, zaczynam się uspokajać. Heheszki, poddenerwowaweszki, hehe. Tylko, że za chwilę znowu to samo. I nie obchodzi mnie to, czy to wkrętka, czy nie, skoro nie mogę tego powstrzymać niczym. Paranajama to jakiś żart. Chodzę w kółko, bo to pomaga mi jedynie. Gdy usiądę, mister omdlenie. Ta kweta coś nie działa. Smuteczek, no dobra, strach nie działa. Wkręcam sobie, że teraz przez combo kwety i eti 25 mg plus 1 mg umrę. Bo to no się boję. Cały czas nawroty, zawroty, omdlenie, przerażenie. Przyjeżdża moja narzeczona, uratowany. Przytulam się do niej, uradowany. Tylko, że to nic nie daje. Na zmianę chodzę, kładę się w sypialni, w hamaku, na podłodze. Może to cukier ze mnie spadł po jaraniu. Bo żadne tłumaczenie, żadna świadomość tego, że to tylko trip nic nie daje. Najpierw pojawia się osłabienie, zawroty głowy, ciężkość, a potem strach. Więc wpierdzielam miód, co by się uratować. Herbatka melisa. W końcu wrzucam jeszcze jeden eti pod język i czekam. Chyba kweta w końcu trzaska razem z benzo, bo oczy zaczynają mi się zamykać. Otwieram, bo żeby bym nie umarł przypadkiem i znów otwieram. Kolejny, drugi dzień wyraźnie osłabiony, chociaż podejrzewam wpływ kety i benzo. Z tym, że utrzymuje się to do wtorku. Osłabienie, dziwne uczucie na głowie, lekki strach. Co to będzie? Dezorientacja. Z racji na tematykę kanału jestem skazany na banicję przez YouTube'a i Patronite'a, dlatego serdecznie liczę na wasze wsparcie. Szczegóły w opisie filmu. Dzięki serdeczne.